Witam. Baniaczek sypialniany. Jak widzicie teraz, dokarmiam to, co tu zostało czerwonym planktonem. No, zostało tego niewiele, ponieważ tak jak miałem w planach, te większe podrostki poszły do innego zbiorniczka, czyli do głównego. Część sobie poradziła, znaczna część, parę sztuk praktycznie tylko nie. No ale to niestety nie chciałem ich tutaj trzymać z tego względu, że ich przyrost był zbyt mały. I troszkę się, powiem wam szczerze, że obawiam, że mi tu skarłowa ciemu, chociaż nie wiem czemu, skoro jest to zbiornik 84-litrowy. Ale zauważyłem, że po prostu strasznie mi pomału rosły. W głównym zbiorniku są już około tygodnia czasu i zauważyłem, że ten wzrost u nich już w końcu jakoś ruszył. Przynajmniej jest bardziej widoczny. Tu zostało około takich nieprzydennych rybek pływających około 10. Myślę, że więcej jak 10 sztuk tutaj nie ma. Są oczywiście, jak widać w kadrze, te samce endlerka, jedna samica jest z nimi, głupika, parę białych mieczyków, parę czarnych mieczyków i chyba z dwie jeszcze wolne gdzieś tutaj pływają, także no nie ma tu zarybienia jakiegoś super. No i oczywiście to, co w standardzie, no to oczywiście glonojady i kiryski. Nawet samiec się wyłonił. Mam nadzieję, że prędko mi w targu nie pójdzie, bo jak widzicie, młodych jest nadal dużo. Te większe jeszcze mi zostały tutaj, jak się przypatrywałem wczoraj, na spokojnie około 2-3 sztuk. Tutaj widzicie właśnie, jeszcze jest przy szybce taki jeden większy troszkę. No ale ciężko mi je wyłapać. A z drugiej strony powiem wam, że no przytłoczałem chyba tutaj te kiryski i troszkę mi szkoda tych kirysków, dlatego nie wiem, myślę, że dwa z nich sobie jeszcze przeniosę do 54. Tylko oczywiście wyłapanie ich to jest wielkim wyzwaniem dla mnie, bo jak widzicie, gąszcz, tam zawsze wpływałem w ten gąszcz taki tu po lewej za kamienie. I tam musiałbym ten korzeń odstawiać i nie wiadomo, co jeszcze robić, żeby je tutaj wyłapać. Oczywiście w nagrywaniu, jak słychać, towarzyszy mi mój syn, który w dzień jest nieodłączny ode mnie, a w nocy od mamy. No, tak to już jest z dzieciaczkami. No widzicie, chodzące dno, nadal. I cóż więcej, barniaczków też już nie mam. Już wam skieruję na zbiorniczek po barniaczkach. No. Barniaczek jest pusty. Też od paru dni, chyba 5, jakbym się nie mylił. Nic nie wpuszczam. Stoi jak stoi. Filterek pracuje w nim nadal. Świecę tak, jak świeciłem wcześniej, bo jednak tutaj jest jakaś roślinność, także żeby to nie było takie zaniedbane całkiem. No czeka na kogo, jeszcze nie wiem na kogo, na pewno ktoś tutaj trafi, ale to na razie się nie będę tam nikogo na siłę wsadzał, gdyż baniak jest niezbyt wielki, jak wiecie, ale w razie czego niech będzie. Stać pusty też może, zwłaszcza że są tam roślinki, tak więc. No i jeszcze ślimaczki oczywiście. Tego wszędzie mnogo. No dobra, przejdźmy dalej do 84. Powiem wam, filtr mnie tu strasznie denerwuje. Czyścić go trzeba co tydzień, nic się nie zmieniło. Będę musiał chyba poszukać jeszcze gdzieś w sklepie. No tu akurat nie ma takiego wyboru, nie wiem, musiałbym się może przejść do innego sklepu za wymianą tych gąbek, które są w środeczku
na troszkę grubszą tą gąbkę, żeby miała większe te otworki. No bo strasznie się to zapycha, a ja lubię jednak, zwłaszcza przy żyworódkach powinno być to dobrze, według mnie dobrze powinien być zbiorniczek napowietrzony. A to co napowietrza go, czyli ten malutki filterek po prawej, jest to praktycznie 10 godzin dziennie, czy tam 11, no to jest stanowczo za mało. Ale on się przynajmniej nie zapycha i zawsze to jakoś tam dodatkowo natlenia. Cóż więcej, barwniaczki powiem wam, że się tam fajnie przyjęły. Miałem wam nakręcić, w sumie nakręciłem część filmów w sobotę, ale już później nie miałem warunków do tego, żeby to kontynuować. I film się nie pojawił, ale no myślę, że się pojawi w przyszły weekend. Bo tak jakoś wieczorami to nie bardzo mam czas na to, żeby siąść sobie i coś nagrać, pogadać sobie do was. Ale myślę, że coś wam się tam uda skręcić na tą chwilę. No i zobaczymy. Znaczy wy zobaczycie, bo ja to widzę na co dzień, co się tam zmieniło, jak to wygląda, jak sobie tam radzą rybki. Powiem wam, że się odnalazły barwniaczki tam. Fajnie. Czasem jest ciężko dopatrzyć, no ale jest ok. Cóż więcej tutaj, obcinki już nie robiłem w tym tygodniu, odpuściłem sobie, niech sobie to troszeczkę podrośnie. Widzicie, trafiła też tutaj moczarka, to już praktycznie mam w każdym z baniaków. Tutaj jakoś fajnie to wygląda, fajnie to rośnie. To jest takie schronienie dla tych mniejszych rybek, chociaż teraz to się tutaj nie ma co chronić, bo wszystkie są praktycznie już zrównane. To co było wcześniej młodsze, wyklute, które przepłynęło mi z tych kotników, pelerem z tego jednego kotnika, no to już tego nie ma. No wiadomo, że jest prawo dżungli, większy je mniejszego. Pomimo tego, że mimo wielu roślin, które tutaj jest, jednak nie znalazły schronienia, ponieważ ryby no, są tutaj w każdym zakamarku, no, nie ma miejsca, gdzie by nie było rybki. I nie mówię tu akurat o gonojadach, tylko o tych mniejszych. Czułem się swobodnie po całym zbiorniczku, gdyż nic im tutaj nie zagraża, dlatego też same stały się myśliwymi dla tych mniejszych i po prostu były zbyt małe. Cóż zresztą, no reszta tutaj też poczekam jeszcze chwilkę. Niech to mi chociaż ruszy jeszcze, nie wiem, z pół centymetra. I też to leci do głównego zbiornika. I póki co zostaną to same glonojady i te głupiki. Głupiczki Endlera. Zastanowię się jeszcze, co, czy też tutaj może nie dać. Wiecie, same co na was szaleje. Czy też tutaj nie dać później z czasem tych młodych endlerków, które mam w 30. Chyba już podejrzewam, że się druga samica wykociła, także będzie ich tam około, nie wiem, 15 sztuk może. Nie wpatruję się tak w niebo, tam też jest dobry gąs i się mają gdzie chować. No i tyle co u mnie z takich teraz spraw, jakie są. Czyli po prostu podsumowując, obsada stąd praktycznie większość wypadła. Dwunastka się zwolniła. Już troszkę mniej cieszy to akwarium, bo nie ma takiego ruchu w nim. Ja lubię, jak jednak rybka pływa. Ale są zawsze pocieszne glonojady i to jest... To jest też piękne. No dobra, to życzę wam miłego tygodnia pracy. Dziś jest poniedziałek. Pewnie późno w nocy dostaniecie ten filmik lub jakoś tam jutro. No i myślę, że do usłyszenia, jak mówię, przy weekendzie, przy głównym zbiorniczku. Zapraszam serdecznie. Będę starał się wam pokazać troszkę tamten zbiorniczek z każdej strony po troszeczku, żebyście zobaczyli, jak to
wszystko zaczęło funkcjonować fajnie, jak to zaczęło rosnąć, no i jak się tam miewają rybki. Także dzięki wielkie za oglądanie i pozdrawiam. Hej.